Zamknijcie oczy i przenieście uwagę na oddech. Po prostu zauważcie, jak oddech wydarza się swobodnie. Nie musicie nic robić, nie musicie w żaden sposób wpływać na ten oddech. Po prostu obserwujcie, jak wydarza się wdech i wydech. Zwróćcie uwagę, czy pojawia się w Was poczucie, że to Wy kontrolujecie ten oddech. Czy raczej widzicie jasno, że ten oddech wydarza się sam i nie ma tutaj nic do zrobienia. Jest to o tyle ważne, bo czasem mamy takie poczucie, że to my kontrolujemy nasze działania. My jako osoba, my jako umysł. Mamy poczucie, że to ja oddycham. Ja robię wdech i ja robię wydech. Jednak kiedy śpimy, nasze ciało oddycha samo i nie ma w tym naszego działania. Po prostu życie porusza tym ciałem w taki sposób. I tak samo dzieje się w ciągu dnia, kiedy na przykład jesteśmy zaabsorbowani jakąś czynnością, kiedy jesteśmy zaabsorbowani jakąś myślą i zapominamy na chwilę o ciele. Ono wciąż oddycha. Ono wciąż tam jest, wciąż funkcjonuje. Więc kto wtedy oddycha? Kto robi oddech? Czy jest tam ktoś, kto wykonuje tą czynność? Czy to jest po prostu życie, które porusza się w ten sposób? Kiedy zaczynamy się otwierać na to, że faktycznie są chwile, kiedy to nie ja kontroluję swoje ciało, a jednak ono wciąż funkcjonuje w odpowiedni sposób, możemy przenieść to na codzienne funkcjonowanie. I zacząć coraz więcej zauważać, coraz bardziej zauważać, z coraz większą jasnością, że w każdej chwili to poczucie, że ja kontroluję, że ja robię, ja wykonuję czynności, jest pewnego rodzaju złudzeniem. I nie znaczy to, że ja nie mam żadnej kontroli, bo jest to kolejna myśl. Znaczy to jedynie tyle, że nasze wyobrażenie siebie jako osoby, nasze wyobrażenie siebie
jako tej małej jednostki, która żyje w ciele, która jest odcięta od wszystkiego innego i musi polegać sama na sobie i sama jako ta jednostka podejmuje działania, jako ta jednostka kontroluje życie, kontroluje siebie, wykonuje cokolwiek. To wyobrażenie jest złudzeniem. Bo to, co porusza naszym życiem, to coś głębszego. To coś głębszego to też jesteśmy my. Ale nie są to decyzje umysłu. Nie są to działania podejmowane na podstawie naszych ograniczonych wyobrażeń na własny temat. Są to działania, które płyną z czegoś, co moglibyśmy nazwać duszą, naszym sercem, świadomością, Bogiem. Jakkolwiek to nazwiemy, nie ma znaczenia. Jednak możemy zobaczyć, że jest oprócz tej warstwy umysłu, oprócz warstwy osobowości, jakaś głębsza część nas, która też jest nami, jest równie prawdziwa. Z której tak naprawdę wypływa każde działanie. Ta głębsza część nas, która porusza tak naprawdę naszym życiem. Mimo tego, że wyobrażamy sobie jako to małe ja, że cokolwiek kontrolujemy. Kiedy zostawiamy te nasze wyobrażenia, to nasze małe ja, nasze wiem i nie wiem, nasze mam kontrolę i nasze nie mam kontroli, kiedy to wszystko się uspokaja, to ta głębsza część nas może w pełniejszy sposób dojść do głosu, chociaż to ona tak naprawdę zawsze ma tutaj pierwszeństwo. To możemy zacząć działać w bardziej zharmonizowany sposób z tą głębszą częścią nas, z tą bardziej pierwotną częścią, która porusza się w rytmie z całością. Kiedy nasze działania zaczynają bardziej wypływać z tej głębszej, spokojnej części nas, która jest przed jakimikolwiek wyobrażeniami, czy przed jakimkolwiek poczuciem kontroli, czy braku kontroli. To wtedy w naszym życiu, w naszym działaniu jest więcej spokoju. Więcej spokoju jest w ciele. Intensywne doświadczenia łatwiej nam przyjąć i łatwiej nam nie być wciągniętym tak w ich energię. Łatwiej nam zachować szersze spojrzenie. I takie działania przynoszą też więcej harmonii i równowagi w nasze życie i w życie otoczenia.
To miejsce harmonii, spokoju w nas, to głębsze miejsce jest dostępne zawsze. W każdym miejscu, w każdej chwili. Bez względu na nasz wewnętrzny stan, bez względu na nasz stan umysłu czy nasze emocje, które czasami wydają się zasłaniać ten wewnętrzny spokój. Ale spojrzenie na ten umysł, na te emocje w taki sposób, że okej, to jest, ale co oprócz tego jest jeszcze w tej chwili? Oprócz tej całej zawartości, oprócz tego doświadczenia, ja jestem i jestem świadoma tych wszystkich wrażeń. Ja jestem i patrzę na to. Na wątpliwości, czasem na pewność siebie. Czasem wiem, czasem nie wiem. Czasem czuję się dobrze, czasem źle. I naprawdę czuję to, czasem bardzo wyraźnie, ale równie wyraźnie mogę zobaczyć, że to jest coś, na co patrzę. Mogę zobaczyć, że te wrażenia w pewnym sensie są obiektem. W polu tego, co jest świadome. Ja jestem świadoma tego ciała, tych myśli, tych emocji. Nie muszę bronić się przed nimi. Mogę po prostu pozwolić im być. I w takim pozwoleniu odsłania się to, co jest świadome, odsłania się spokój, odsłania się równowaga. Powrót do tego miejsca może być mega ulgą. Powrót do tego miejsca może przynieść tak potrzebne nam czasem wytchnienie. Odpoczynek. Nie musisz absolutnie nic robić. A każde działanie przyjdzie naturalnie, w odpowiedni sposób. Kiedy to wiesz, kiedy masz zaufanie do tego, możesz naprawdę odetchnąć.
czasem najpiękniejszą rzeczą, którą możemy wnieść w swoje życie i w życie ludzi, którzy nas otaczają, to danie sobie pozwolenia na to, by odpocząć od działania, od myśli, od naszych wyobrażeń na swój temat i na temat życia. Ten odpoczynek ma ogromną wartość. W tym odpoczynku od wyobrażeń, od działania jako to małe ja, od działania jako umysł, zaczyna rodzić się prawdziwa miłość, prawdziwa akceptacja. I to są jakości, które chociaż nie są efektem naszego działania, mają ogromną wartość, wnoszą bardzo wiele. Odsłaniają bardziej pierwotny i bardziej naturalny aspekt naszego istnienia. Mimo że wszystko tak naprawdę jest naturalne i wszystko jest właściwe, i te lekkie rzeczy, i te ciężkie, to w tym miejscu przed jakąkolwiek formą, w tym miejscu, które jest tak naprawdę podstawą wszystkiego, można zobaczyć rzeczywistość pełniej. Tak, by tą pełnię później wnieść w to codzienne życie, w ten świat form, który czasami zdaje się zaprzeczać tej prawdzie, zaprzeczać miłości, zaprzeczać temu, co czyste. To jednak w jakiś sposób jest on częścią życia, jest jednym z życiem, jest jednym z aspektów życia. I przyjmując go, kiedy jesteśmy konfrontowani z tym światem form, możemy nawet w tych doświadczeniach odkryć właśnie to, co czyste, odkryć to, co wolne. Jeszcze wyraźniej zobaczyć tą prawdę,
że cokolwiek dzieje się, w swojej najgłębszej esencji już jestem wolna. Cokolwiek się dzieje, mogę czuć miłość. Kiedy świat zdaje się zaprzeczać, ja mogę zwrócić się w kierunku prawdy, którą znam we własnym sercu i tam odnaleźć drogę do siebie. Jeszcze pełniej odczuwać miłość, jeszcze pełniej odczuwać lekkość, jaką przynosi zjednoczenie się z tym, co prawdziwe, z Bogiem we mnie, którym jestem, którym jestem. Bez względu na to, czego chcemy lub czego nie chcemy. Już jesteśmy tym, co pełne. Już jesteśmy tym, co wolne. Z jakiegoś powodu wszyscy szukamy miłości. Ty już jesteś tą miłością.
W każdej chwili możesz odnaleźć drogę do tego, czym już jesteś.